Komisja Europejska wezwała polski rząd do notyfikowania ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym i zmianie innych ustaw, której efektem i celem jest, czy ma być, obniżenie rachunków za energię elektryczną dla odbiorców indywidualnych. Pojawia się w związku z tym pytanie, czy przyjęta ustawa, która ma zmniejszyć koszty zakupu energii elektrycznej, może być stosowana, zwłaszcza w związku z tym, że zastrzeżenia Komisji Europejskiej dotyczą tego, czy jest to niezgłoszona pomoc publiczna. Prawo unijne wymaga, że każda pomoc publiczna powinna być zgłoszona do Komisji Europejskiej i może być udzielona dopiero w sytuacji, w której zostanie wydana decyzja o stwierdzeniu, że pomoc taka jest zgodna z rynkiem wewnętrznym. Do momentu wydania takiej decyzji pomoc publiczna, która nie podlegała notyfikacji, jest pomocą nielegalną i nie powinna być udzielana. Można natomiast zadać sobie pytanie, czy w związku z odpowiedzią polskiego rządu, że ustawa ta nie stanowi pomocy publicznej, może być stosowana, jakie mogą być konsekwencje proceduralne. Z jednej strony Komisja Europejska może wszcząć procedurę z urzędu, pomimo tego, że rząd polski nie dokona procedury notyfikacyjnej. Z drugiej strony rząd polski może próbować tą ustawę notyfikować, pokazując i uzasadniając, że w ramach tej ustawy nie jest udzielana pomoc publiczna. Każde rozwiązanie jest możliwe i zasadniczo fakt, że nawet dzisiaj taka pomoc, gdyby była pomocą publiczną, jest pomocą nielegalną, nie oznacza, że może być w przyszłości zatwierdzona. Procedura taka może być wszczęta i pomoc publiczna, nawet jeżeli występuje, może być zatwierdzona w przyszłości. Kolejnym istotnym argumentem i dyskusją, którą będzie trzeba odbyć z Komisją Europejską, jest kwestia ewentualnej zgodności ustawy, o której mówimy, z rozporządzeniem i innymi przepisami unijnymi dotyczącymi funkcjonowania wewnętrznego rynku energii. Tutaj mamy troszeczkę inną sytuację, dlatego że w momencie, kiedy polskie przepisy zostałyby uznane za niezgodne z prawem unijnym, nie będą mogły być najprawdopodobniej stosowane. W sytuacji natomiast, w której pomoc publiczna zasadniczo mogłaby być uznana za zgodną ze wspólnym rynkiem, ale polska ustawa nie będzie spełniać wymogów prawa unijnego w zakresie funkcjonowania rynku wewnętrznego, może to być istotne ograniczenie dla uznania takiej pomocy za zgodną z rynkiem wewnętrznym. Niezależnie od powyższych zastrzeżeń, należy stwierdzić, że ustawa dzisiaj została w ważny sposób przyjęta i obowiązuje. Dopóki nie zostanie podważona i nie zostanie stwierdzona jej niezgodność z prawem unijnym albo przed organem krajowym nie zostanie podniesiony taki wniosek, należy ją stosować.